Dom babci Granny w Minecrafcie. Tak, to nie jest żart. Serio wybudowałem dom Granny w Minecrafcie. Może to wydawać się trochę głupie, trochę bardzo nawet, ale to nie zmienia faktu, że może być ciekawe. I jeszcze na wstępie dodam, że bardziej zająłem się wewnętrzną częścią domu, więc dlatego zewnętrzna część wygląda jak totalne gówno. Nie ma co gadać o pierdołach, zapraszam was do moich skromnych progów. Na pierwszy ogień mamy główny korytarz całego tutaj domu. Ale myślę, że najpierw zobaczymy sobie pokój, w którym się respimy zawsze w tej grze. Oczywiście standardowej szafy nie mogło zabraknąć, w której się zawsze chowamy, kiedy babcia nas goni. No i jak wiadomo, łóżko, na którym się respimy, można też również się po nie schować. Jakby ktoś nie wiedział, to w grze wygląda ten pokój dokładnie tak. Kolejnym pomieszczeniem, do jakiego sobie wejdziemy, jest łazienka. No i znowu macie porównanie do tego, jak wygląda to naprawdę. Warto też jest wziąć pod uwagę, że nie wszystko jestem w stanie odwzorować. Na przykład jak jest ściana, która ma po jednej stronie kolor czerwony, a po drugiej zielony, to musiałem się zdecydować na jeden kolor, dlatego że jak wiadomo, w Minecrafcie można stawiać tylko jeden blok i nie da się żadnych mniejszych. Oczywiście mam na myśli pionowe bloki, a nawet jeżeli takie istnieją, to one po prostu nie wyglądałyby tak dobrze. No a przed nami kolejny pokój. W prawdziwej Granny wygląda on w ten sposób. I chyba wydaje mi się, że tutaj nie oświetliłem, w sumie to nie wiem czemu, ale pamiętajcie, w dużych projektach liczą się największe detale, więc dlatego wszystko trzeba później poprawić. Więc skoro już zobaczyliśmy pierwsze pokoje, to teraz udamy się na strych. Ciężko było mi trochę odwzorować niektóre rzeczy tutaj, na przykład tą przepaść, ale finalnie wyszło to w ten sposób i oczywiście legendarne przejście do łazienki ze strychu. Można sobie otworzyć klapkę i skoczyć w dół, ale ja nie będę teraz tego robił, dlatego że jeszcze nie pokazałem całego strychu. Mamy jeszcze przejście tutaj na górę, dlatego że było w oryginalnej wersji jeszcze tutaj przejście. Nie do końca wiedziałem, jak to odwzorować, dlatego że nie mogłem tam bezpośrednio wejść, kiedy patrzyłem na całą po prostu mapę w Granny. Więc dlatego musiałem zaczerpnąć z pamięci, jak to wszystko wygląda. I jeszcze na strychu ostatni element, czyli tutaj właśnie nasz wózek, który w sumie nie do końca wygląda jak wózek, ale nie wiedziałem, jak w Minecrafcie odwzorować to, więc dlatego zrobiłem po prostu krzesło. No i czym byłby domek babuni bez kuchni? Mamy odwzorowaną całą kuchnię. Mogłem tu się jeszcze bawić w jakieś szczegóły, ale nie jestem już takim perfekcjonistą. Tak samo tutaj te wszystkie pomieszczenia, nawet mamy wyjście na dwór. Ale tutaj lepiej nie patrzeć, bo przyznam się, że zrobiłem to trochę od dupy strony. No i tutaj kolejne pomieszczenia, które raczej nie miały w fabule gry jakiegoś większego znaczenia. No i jak był strych, no to oczywiście nie może zabraknąć piwnicy. Tak wygląda mój sposób wykonania, a tak piwnica wygląda w grze. No i przed nami najfajniejsze miejsce w grze, czyli garaż, obok którego jest sauna. W sumie tu w niej nie ma specjalnie nic ciekawego, ale za to przynajmniej samochód jest zrobiony. Wiem, że kijowo, ale już po prostu nie miałem pomysłu. No i jeszcze nie możemy zapomnieć o przejściu do drugiej części domu, w której w sumie nie masz tak wielu rzeczy, ale za to jest kurczak. Tak, wiem, tu miało być takie mięso, takie coś dziwnego, coś tutaj co wisiało, ale zrobiłem kurczaka, bo w sumie nie wiedziałem, jak to inaczej zrobić. Dalej tutaj mamy przejście. Jest to pomieszczenie, w którym babcia zamyka swoje dzieci w kominku, już pomijając fakt, że te dzieci pewnie mają z 70 lat. Jest tutaj klatka kruka, którego nie zrobiłem, dlatego że nie ma go w Minecrafcie, więc nie miałem jak go zrobić. I jest też przejście do kanalizacji, czy tam ścieków, jak to woli, w których w sumie nie ma za bardzo niczego, oprócz tutaj właśnie tego pomieszczenia, do którego możemy strzelić, żeby drzwi się otworzyły. I mamy też tutaj przejście dalej, ale tam już nie będę szedł. I oprócz tego mamy jeszcze ostatnie pomieszczenie, w którym jest kusza. I żeby nie było, zrobiłem tą kuszę, normalnie ją mam. I jeżeli babcia tylko tutaj przyjdzie, to możemy ją zestrzelić. Więc to były już wszystkie pomieszczenia. Jeżeli chcecie, żebym zrobił dom babci Granny, ale z drugiej części, no to musi tu być 50 lajków. Wiem, że dużo, ale po prostu nie chce mi się tego aż tak robić. I jeszcze dopowiem tylko tyle, że w tym tygodniu pojawi się też odcinek z lekcji zdanych, części 5. Więc wyczekujcie i cześć!